Good news, gentlemen. You got a day off. I'm having a laugh. We're training hard. Let's spend some time working on our link-up play. Read your target's movement. Deliver the ball with purpose. Do końca meczu zostało niespełna pół godziny. Na boisku zobaczymy za chwilę Alexa Huntera. Trener Chelsea pokazuje, że remis go nie zadowala. Prowadzenie Alexa Huntera, zawodnika zdecydowanie ofensywnego, przy remisowym stanie meczu jest jasnym sygnałem do wzmożenia ataku. Matić, Obi Mikel, Azpilicueta. Świetnie, precyzyjnie, prostopadle. Czekają nas zmiany, ciekawe jak to wpłynie na ich grę. Pełen energii zawodnik powinien ją ożywić. Hunter przy piłce. Ivanović.
Obi Mikkel. Gareth Walker biegnie w kierunku bramki. No, dobry odbiór po stracie piłki. Jom. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Znakomicie zagrywa prostopadłą piłkę. Walker. Przerywa tę ciekawie zapowiadającą się akcję. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Pereira. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. No i udało się odzyskać piłkę. William. Terry. Hazard. Popatrzmy, Londyńczycy w natarciu. Precyzyjnie podał w tempo. No, będzie gol? No, pokazał cały swój kunszt bramkarski. Alex Hunter zaczyna powoli przebijać się do składu. Ostatnio debiutował w meczu o punkty, co musiało być dla niego wielkim przeżyciem. Tak, ale nie przestraszył się wyzwania i wcale nie odstawał poziomem od kolegów z drużyny. Widać, że jest mentalnie gotowy do rywalizowania na najwyższym poziomie. Matić. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Gareth Walker zbliża się do pola karnego. Hazard! Jest! Jest gol! Tak! Fantastycznie się zachowali! Remis jest już historią! Przy niewielkiej różnicy bramkowej wystarczy drobny błąd, dlatego nikt nie będzie tutaj spokojnie czekał na rozwój wypadków. Jest 2-1. Pereira. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Groźnie, ale zdążyli na czas. Alex Hunter. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Alex Hunter! I od końcowego gwizdka arbitra dzieli nas 10 minut. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Matić! Strzał, ale będzie strzelał? Ach, zmarnował taką sytuację, jest podłamany. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Już blisko pola karnego. Brawo, wciąż utrzymuje się przy piłce. Efektowność. Igalo! Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Mamy zmianę na naszych ekranach, w tym czasie powtórka jego bramki. No, prawie, ale nie opanował piłki. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę, koniec tej akcji. Olebas. Jom. Amrabat. Znakomita wymiana. No i obrońca poradził sobie z tym zgraniem.
No, dobrze teraz zagrał głową i nadal są w posiadaniu piłki. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Pereira. Koniec spotkania. Uzasadniona radość Chelsea. Zwycięstwo tej drużyny. Przed meczem skazywano ich na porażkę. Przegrali, ale po pięknej walce. Masz rację, Darek. Co prawda ostatecznie ulegli, ale można powiedzieć, że tanio skóry nie sprzedali. Widać, że atak pozycyjny. Gareth Walker zbliża się do pola karnego. Hazard! We're talking about the most brilliant mind this world has ever seen.